No to idziemy. Fajny ten samochód. Mogli tylko powiesić na wieży. Nie poświęcą się tylko głupich, bo się poświęci i dalej jest głupi. A poświęca się epitafia, poświęca się sztandary, poświęca się rzeczy pomnikowe. Ponieważ to ma zostać jako tak zwany obiekt pomnikowy, więc jemu się należy sakramentale. A sakramentale to jest nic innego, tylko pobłogosławienie przez osobę konsekrowaną, bo jeżeli podniecie mnie na kawałki, to wszystko jest konsekrowane. Także ja nie jestem cały. Każda rzecz, która jest z tego, palec konsekrowany, nos konsekrowany, broda konsekrowana, wszystko jest konsekrowane. I dlatego tak zwane są sakramentalia. I ja poświęcałem już spadochron, poświęcałem samoloty, poświęcałem zaraz. Już sam nie pamiętam co, gdzie i kiedy, tablice różnego rodzaju, epitafia i tutaj też proszę mnie, żeby to jako pomnikowy samolot, prawdzie ruski, ale był produkowany, był to produkowany. I modernizowany. Niesamowite. Tyle wyprodukowano. No to w takim razie to poświęcę, żebyście wiedzieli, że później nie wolno tego ciąć na kawałki, ani wyrzucać, bo chyba, że ktoś na relikwie chce wziąć, że to jest poświęcane. A poświęcanie polega na tym, niech Pan Bóg błogosławi tą rzecz, która będzie na wieczną rzecz pamiątkę, że było to produkowane, żeby pamięć o tym, że działanie, które miało służyć człowiekowi, wprawdzie to był wojenny samolot, ale na to też w pracach pacyfikacyjnych gdzieś w Afryce, nie mogę napadać, czuję tego sanki, a nie, ja nie mam nic innego. Nie? Ale jest. Może Pan mówi trochę. A nas? Wszystkiego dobrego. Nie można tego zbierać. Zostanę się.